Ja się tak potwornie denerwuję przed niespodzianką, ale reżyser i producent Piotrek Kuźniak, który wymyśla te wszystkie niespodzianki, nie śpi w ogóle za każdym razem, bo to jest taka szansa jedna, którą mamy, żeby zaskoczyć tych bohaterów. A bohaterowie nas zaskakują, myślę, że podejściem do życia. Podejściem do życia, taka rzecz, która łączy wszystkich naszych bohaterów, to jest to, że oni w ogóle nie mają pojęcia, dlaczego zasłużyli na remont. I to jest coś niesamowitego, bo jakaś taka skromność, jakaś taka, no właśnie, nieoczekiwanie niczego w zamian, a to są ludzie naprawdę wyjątkowi. Nasi bohaterowie zaskakują nas też brakiem oczekiwań i to jest coś pięknego. Mnie ten program nauczył dwóch rzeczy. Po pierwsze, że posiadanie oczekiwań to jest coś zupełnie bez sensu i dobrze te oczekiwania w sobie umniejszyć, ale nie dlatego, że nie należy nic od życia oczekiwać, tylko po prostu należy przyjmować to, co się dostaje. A druga rzecz, że najważniejszą rzeczą w życiu jest wdzięczność. I że ta wdzięczność to jest coś, co nas niesie przez świat i to jest tak dobra, ta wdzięczność nie jest emocją, ale to jest tak dobre uczucie i tak piękne, jeżeli jesteśmy wdzięczni absolutnie za wszystko, co nas w życiu spotyka i nieważne, czy to są dobre, czy to są złe rzeczy, bo z każdych złych, i to też sobie patrzę na swoje życie, naprawdę wychodzi coś dobrego. Więc tym chyba zaskakują bohaterowie, ale z drugiej strony ten program też pokazuje, że tego dobra wokół nas i takich cichych bohaterów jest bardzo dużo. I wydaje mi się, że to jest najważniejsze, bo w tym czasie pokazanie, że świat nie jest tylko szary i w maseczce i bez perspektyw, tylko że można nadal działać, robić i po prostu być porządnym człowiekiem.